Kolejne śmiertelne potrącenie pieszego w Radomiu. Od 15 lutego przez 2 tygodnie radomianie będą mogli zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Stowarzyszenie Budujemy Przystań jako pierwsze w Radomiu rozpoczęło terapię za pomocą cyberoka CI. Wtorek, 12 lutego, Dariusz Osiej, witam Państwa, zapraszam na informacje telewizji Damia. Rozpoczynamy niestety od kolejnego śmiertelnego potrącenia pieszego w Radomiu. Do zdarzenia doszło we wtorek rano na ulicy Warszawskiej. O szczegółach tego zdarzenia mówi sierżant sztabowa Aleksandra Calik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Około godziny 5:30 na ulicy Warszawskiej na trasie S7 kierujący Nissanem potrącił pieszego, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Niestety pieszy ten nie przeżył tego uderzenia, natomiast mogę powiedzieć, że kierujący był trzeźwy. W związku z tym wypadkiem i wieloma innymi, które niestety nadal z udziałem pieszych mają miejsce, apelujemy, aby kierujący zwracali uwagę, większą uwagę przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych, zwalniali, a piesi, żeby więcej ostrożności zachowywali w momencie, kiedy chcą wejść na to przejście dla pieszych, a nie w momencie, kiedy już na nim są, bo wtedy jest często już za późno. Od piątku, 15 lutego, przez najbliższe 2 tygodnie radomianie będą mogli zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego 2020, ale niektóre dotychczasowe zasady, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, zmieniono. W przyszłorocznym budżecie obywatelskim do podziału będzie o 1 000 000 zł więcej niż w 2019 roku, czyli 5 800 000 zł. To efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, w której zapisano, że na projekty obywatelskie ma być przeznaczone 0,5% wydatków gminy. To nie jedyna zmiana, jaka nas czeka. Istotną zmianą, jaka znalazła się w nowej ustawie, to przede wszystkim tam w tych miastach, gdzie nie ma jednostek pomocniczych, czyli dzielnic, budżet obywatelski musi dotyczyć całego obszaru miasta. Jak zaznacza prezydent, w Radomiu zniknie dotychczasowy podział na 5 obszarów terytorialnych. Zamiast tego pojawią się 3 kategorie kwotowe. Pierwsze to projekty małe w przedziale od 50 tysięcy do projekty do 50 tysięcy złotych. Następnie mamy projekty do 400 tysięcy złotych i projekty powyżej 400 tysięcy złotych. Natomiast 4. kategoria będzie obejmowała projekty instytucjonalne i będzie dotyczyła na przykład szkół. W obszarze instytucjonalnym zostawiamy 1 000 000 zł, tak aby unikać takich sytuacji, jakich byliśmy świadkami wielokrotnie, że projekty instytucjonalne zgłoszone przez środowiska szkolne wprost rywalizowały z projektami mniejszych środowisk i zazwyczaj kończyło się to tym, że te projekty instytucjonalne wygrywały. Do tej pory wiele dyskusji budziły kwestie ogólnodostępności projektów, w szczególności zgłaszanych przez szkoły. Teraz ma się to zmienić. W tej edycji budżetu obywatelskiego każda instytucja, która zdecyduje się udostępnić swój teren pod projekt z budżetu obywatelskiego, będzie musiała podpisać deklarację, że będzie on ogólnodostępny. Jeśli chodzi o projekty inwestycyjne realizowane w środku, w budynku, na przykład sale gimnastyczne, bo takie projekty wygrywały, takie się zdarzały, przez 10 godzin w tygodniu po zajęciach edukacyjnych będzie ta sala musiała być dostępna dla wszystkich mieszkańców Radomia. Oczywiście będzie harmonogram, będzie ta instytucja zobowiązana do tego, żeby taki harmonogram stworzyć. Projekty do budżetu obywatelskiego 2020 będą przyjmowane w dniach od 15 lutego do 1 marca. Do 31 maja zostanie przedstawiona karta do głosowania, a samo głosowanie odbędzie się w dniach od 10 do 30 czerwca. Wyniki zostaną przedstawione do 30 lipca. Stowarzyszenie Budujemy Przystań jako pierwsze w Radomiu rozpoczęło terapię za pomocą cyberoka. CI, bo tak się ta terapia fachowo nazywa, pozwala komunikować się za pomocą ruchu gałki ocznej. Koszt urządzenia to 60 tysięcy złotych. Pawełek ma 4 lata i jest jednym z podopiecznych stowarzyszenia Budujemy Przystań. Czterokończynowe porażenie mózgowe uniemożliwia mu tradycyjną komunikację. Chłopiec nie mówi. Jedynym rozwiązaniem jest komunikacja alternatywna, zastępująca wypowiadane słowa. Dzięki zastosowaniu urządzenia CI, czyli cyberoka, porozumiewanie się z podopiecznymi stowarzyszenia będzie teraz łatwiejsze. W poniedziałek te dzieci, które z powodu różnych schorzeń mają kłopot z komunikacją, rozpoczęły terapię z cyberokiem, bo trzeba pamiętać, że bez komunikacji nie ma edukacji. I tak potrzebnej terapii.
Dowiedzieliśmy się o CI, że jest, właściwie to w Szczecinie jest osoba, która zaczyna wprowadzać CI do placówek. Jest to pani Edyta Tyszkiewicz. Zaprosiliśmy ją do naszej placówki. Przyjechała ze swoim urządzeniem, przeprowadziła pierwsze badania, pierwsze diagnozy z naszymi uczniami. No i okazało się, że na tym urządzeniu właśnie świetnie uczniowie mogą pracować. Osoby mające trudności z mową korzystają z różnego systemu znaków i komunikują się za pomocą ręki, nogi czy głowy. A co jeśli tego nie mogą zrobić? Tu niezbędny okazuje się innowacyjny CI, który dzięki specjalnej technologii śledzącej ruchy gałek ocznych zamienia je w słowa i komunikaty. Na urządzeniu tworzy się profil podopiecznego z informacjami, jak dane dziecko patrzy. A to kwestia indywidualna. Tworzymy systemy komunikacji. Jeśli takie dziecko czy uczeń potrafi pisać, możemy, on sobie włącza sam klawiaturę i za pomocą wzroku steruje i może pisać literka po literce. Dziecko może też naprowadzać wzrok na dany obrazek. Dzięki temu może powiedzieć za pomocą znaków, na przykład: mamo, chcę wyjść na spacer, mamo, chcę zjeść jogurt. Ale może też włączyć ulubioną bajkę, film, muzykę w internecie, czy korzystać z portali społecznościowych. Możliwości jest bardzo wiele. Urządzenie kosztowało około 60 tysięcy złotych. Na jego zakup placówka oszczędzała przez wiele miesięcy. To pierwszy taki sprzęt w Radomiu i regionie. Budujemy przystań jest liderem na tym terenie z zakresu komunikacji niewerbalnej i wspomagającej dla osób niemówiących i posługujących się mową w ograniczonym zakresie. Około 100 wystawców pojawiło się podczas radomskich targów ślubnych, które odbyły się tradycyjnie w foyer sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Urzędzie Miejskim. Targi zorganizowano już po raz 16. Tak naprawdę radomskie targi ślubne nie odbywały się tylko wewnątrz Urzędu Miejskiego. Na placu Kuracjego kusiły swoim wyglądem ślubne limuzyny. Limuzyna jest to taki samochód, który nie daje tylko radość i satysfakcji z jazdy, ale sama powaga w tym, że można takim autem jechać i pamiątka na całe życie. Organizatorzy targów na zainteresowanie propozycjami wystawców z branży ślubnej, którzy szczelnie wypełnili foyer sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej, nie mogli narzekać. Jednodniową imprezę odwiedziły tłumy. Wiele par, które odwiedziły targi, mają już wyznaczone terminy ślubów. Organizacja ślubno-weselnej imprezy wymaga sporego zachodu, licznych i trudnych wyborów. Przyszłe panny młode, wielką uwagę, co zrozumiałe, zwracają na wygląd. Wybór tej właściwej sukni ślubnej nie jest prosty. Każdy sezon przynosi nowe trendy. W tym roku są bardziej odważne i preferują kolory takie bardziej cieplejsze, czyli takie łączone z kolorem cielistym, bardziej takie śmietankowe odcienie, ale są też panie tradycjonalistki, które też szukają białych sukien. Podczas radomskich targów ślubnych nie brakowało także propozycji dla przyszłych panów młodych. Garnitur ślubny trzyma się blisko ciała. Na szczególną uwagę zasługuje smoking zapinany na jeden guzik z dwoma rozpierdakami z tyłu. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no to dominuje czerń, granaty, odcienie szafiru. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnie pokazy przygotowane przez salony sukien ślubnych i mody męskiej. Nowością w tym roku, także miłą dla oka, była prezentacja ślubnej bielizny. Radomskie targi ślubne odbyły się już po raz 16. Tegoroczna smykofonia rozpoczęta. Na widowni radomskie smyki i smykorodzice, a w roli artystów muzycy z orkiestry Sinfonia Varsovia. Pierwszy w tym roku taki koncert odbył się w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galeria Łaśnia. Smykofonia to cykl imprez muzycznych dla melomaluszków, czyli najmłodszych miłośników muzyki. Impreza dla maluszków, a konkretnie to dla melomaluszków. Dla takich dzieciaczków od zera do najlepiej około 5-6 lat przy muzyce poważnej, ale tak bardzo przyjaźnie przedstawionej dla dzieci. Więc dla takich melomaluszków, żeby od samego początku obcowały z tą muzyką, ale także dla kobiet w ciąży. Bardzo często się zdarza, że już takie maluszki w brzuszku też już słuchają tej muzyki. Oczywiście to impreza również dla rodziców, dziadków, wujków i cioć. Wszyscy są mile widziani, bo przecież smykofonia odbywa się pod hasłem „Na muzykę nigdy nie jest za wcześnie”. Taka publiczność jest bardzo wymagająca. Artyści muszą przekonać dzieci do swojej sztuki.
przede wszystkim trzeba rzeczywiście bardzo wierzyć w to, co się robi, trzeba mieć bardzo dużo entuzjazmu i trzeba być bardzo szczerym w tym, co się robi, ponieważ najmłodsza publiczność jest szczególnie uczulona na jakikolwiek fałsz, jakąkolwiek nieprawdę, także to, co staramy się robić, to zarażać naszym entuzjazmem do muzyki. Liczy się też atmosfera, klimat imprezy. O to dbają i muzycy, i pracownicy łaźni. O tym, że jest przyjaźnie i rodzinnie, przekonuje frekwencja podczas smykofonii. Zainteresowanie jest bardzo duże. Kiedyś początkowo nawet mieliśmy wprowadzane wejściówki, żeby troszeczkę ograniczyć, ponieważ no, jak wiadomo, w łaźni to miejsce nie jest aż tak duże. Ale jednak to zainteresowanie jest tak duże, że nie chcemy ograniczać. I tyle, ile maluszków jest, tyle zawsze się zmieści. I przy muzyce, przy słowie, zawsze z animatorem, który prowadzi te zabawy, poznają ten świat muzyki. Tym razem spotkanie nosiło tytuł Zimowa podróż. W czasie tej podróży można było poznać różne utwory muzyki klasycznej. Mamy specjalnego gościa, panią Kayo Nishimizu, pianistkę z Japonii. Oprócz tego będzie flet, dwoje skrzypiec i także ja śpiewam, jestem mezzosopranem. Także będą podróże po różnych kontynentach, będzie japońska piosenka, różne ciekawe melodie. Smykofonia obejmuje całe Mazowsze. Organizacją imprez zajmuje się fundacja o nazwie Muzyka jest dla wszystkich. Współorganizatorami są Mazowiecki Instytut Kultury oraz w przypadku naszego miasta Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Następne spotkanie w ramach Smykofonii odbędzie się 10 marca. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. Zapraszam także po prognozie pogody na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie prezydent Radomia Radosław Witkowski. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.